Dzień dobry, powiem wam, że w tym momencie z rana czuję, że to był błąd, że nie, to nie był błąd, że poszliśmy wczoraj do teatru, ale nie spodziewałam się, że tak długo będzie trwało przedstawienie. Ono skończyło się po 10, zanim wróciliśmy do domu, było po 11. Jeszcze widzicie, oczywiście pociągi nie przyjechały tak jak trzeba. W ogóle jeszcze najśmieszniejsze, że spotkałam na Tottenham Court Road, czyli wiecie, milion ludzi to można zobaczyć. Spotkałam koleżankę z pracy, która była z mężem na jakimś przedstawieniu też komediowym. Zobaczcie, jaki świat mam. W każdym razie jest, ja już tracę głos, nie wiem czy wy to słyszycie, ja czuję, zaraz sobie zrobię moją wodę. Wstaliśmy bardzo późno. I chłopcy jeszcze, znaczy ja wstałam, chłopcy jeszcze nie chcą wstawać. Jest za 15:08, a oni zaraz się muszą do szkoły szykować. Nie wiem, słuchajcie, co dzisiaj będzie. Przykro mi jest, że... Znaczy nie przykro, super było wczoraj, ale nie spodziewałam się, że będziemy tak późno w domu. I nawet mój beauty sleep został przez to nadszarpnięty, bo ja zazwyczaj chodzę spać o 10:00 max. No, także idę ich budzić, słuchajcie, i robić śniadanie i szykować się do dzisiejszego, wiecie, całego planu. Powiedziałem, że życie będzie ciężko. Przyznam wam, że atmosfera jest gorąca z rana i na razie nie będę nagrywać, bo zaraz będzie drama. I'm just saying that the atmosphere is a bit heated. Proszę, że nie kamamy w Do I look really bad, Kevin? Of course you don't. Lady at the front gate. Poszliśmy, zawieźliśmy chłopaków do szkoły i słuchajcie, mówię do tej pani, że wróciliśmy bardzo późno. I ona mówi, no rzeczywiście, nie wyglądasz najlepiej. Hopefully I didn't just have my finger over the mic. No, I'm not sure. It's like two. Did you hear what I said to lady? Sorry, what? I was saying that lady at the front, that sorry if boys are going to be a little bit cranky, because we came home quite late last night and she said, yeah, I can see you're a little bit tired, you look shattered. She said that? Oj. So, hej, przyjechaliśmy na działkę, ale ja jeszcze w międzyczasie siedzę i edytuję dla was, słuchajcie. What are you doing, Dana? Editing. This is Miss G, is like busy walking, yes? Multitasking. So let's do it together. Let's do it. Okay, reel. But where is the reel? Okay, because it's upload all of the things I did it. Okay, it's this one. Instagram's more friendly with it than YouTube, right? Yes, unfortunately. Cover, hold on. I need to upload the picture that I just did, which is the first one, obviously. And then, if you do that... Cool, it was nearly a car crash there. We witnessed two crashes today already, so it's very... Watch out for yourself, people. Uważajcie na siebie, bo jest niebezpiecznie. Okay, shall we go and I will do it? Oh, no, let me do it when I can have concentrate. My brain is not functioning. Świeżynki dwie. Główny powód, dla którego idziemy na działkę, jest taki, żeby wyrzucić nasz kosz bokashi, ten, który Gaw tutaj ma w dłoni, bo tam zbieramy wszelkie resztki jedzenia, które nie wykorzystujemy. Nie wrzucam tam mięsa, chociaż też można podobno. I mówiłam wam o tym już chyba rok temu. Nadal używamy. Nadal jesteśmy super zadowoleni i w tym okresie właśnie jesienno-zimowym to w sumie teraz będzie powód i jeden z niewielu, dla których będziemy na działkę jeździć, ale generalnie to tworzy super fajny kompost o super właściwościach. Prawda też jest taka, że mamy przyjezdnego liska na działce, ciekawe może będzie, i któregoś dnia nie zamknęłam dobrze kosza i wyobraźcie sobie, że sobie zrobił ucztę właśnie z części reszty tych jedzonek, także musimy dobrze zamykać, bo mamy klientów na nasze resztki. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale po skręceniu generalnie kontuzji waszego ciała czasami mnie na przykład teraz właśnie czuję, bardzo boli kostka i nie wiem, czy to znaczy, że właśnie pogoda się zmieni. No mówię wam, starość, nie radość. O, cebulki rosną sobie, tu moje poziomeczki, a teraz wam pokażę coś, co wiem, dużo osób nie wiedziało nawet o tym, że tak jest, ale tak właśnie rośnie brukselka i to są nasze piękne brukselki, które no super, też są ślimaki, skurczybyki za przeproszeniem, zżerające, ale to jest nasza brukselka, która będzie jedzona
na Boże Narodzenie. Pokazuję wam, bo tata zawsze się pyta. They looking wonderful, Gav. Yeah. Yes, and plenty of slacks. Zobaczcie, no. Na, za darmo chcą się tutaj... Is that Christmas dinner? Yes, it's Christmas dinner. All the boys said they don't like it. Dlatego tak przychodzi Bruksela. Zobaczcie, jakie tutaj są okazy. Wow. Okej. Tutaj nasz cookmelons były. Nie zebrałam wszystkich, bo już nie przyjedliśmy. Ale tak wyglądały cookmelons. Chyba będę musiała to wyjąć. Truskawki. Gav zawsze sprawdza nasz łuk triumfalny. Jeszcze całkiem niedawno, słuchajcie, były tutaj... Jest! Jeszcze jest. O, proszę. Próbowałam usunąć, słuchajcie, filmy, bo zabrakło mi miejsca na karcie. I są tutaj filmy sprzed roku, kiedy właśnie byliśmy w Royal Albert Hall. I także z nasze, wiecie, filmy z wakacji, kiedy było tak pięknie gorąco, a teraz zobaczcie, jak to wygląda. Ale... no, jest tak, jak powinno być o tej porze roku. Opróżniamy kosz, czekajcie, bo leci samolot, no. Nie ma co robić innego, tylko lecieć teraz. Zobaczcie, mam eukaliptusa. Jeden się przyjął, całkiem fajnie, ale tutaj ten jeden niestety nie. Dwa się przyjęły, przepraszam, a miałam jeszcze jeden. Możliwe, że też się nie przyjął, ale ten jest okej, także jestem zadowolona. O, nie wiem, czy słyszycie te skrzeczące parki. Słuchajcie, postanowiłam, że zrobię, byliśmy w sklepie, kupiłam sobie kości wołowe ze szpikiem i postanowiłam, że zrobię rosół, bo już nie mam takiego, wiecie, mam zamrożony jeszcze kilka kostek, ale nie mam świeżego. Chciałam sobie zrobić właśnie zupę z pora i z ziemniaków, taką, wiecie, sycącą, marzy mi się coś takiego ciepłego. Rozkłada mnie chyba choróbstwo szoku, innego nożyka nie mogę znaleźć. I w każdym razie wstawiam rosół. Tutaj wam pokażę, do airfryera wrzuciłam kości i cebulę. Idealnie się tutaj do tego nadaje. Airfryer to jest mój najlepszy przyjaciel. Chcę wam coś jeszcze powiedzieć o kwiatku, który kupiłam. Bo byliśmy dzisiaj w sklepie, mam tutaj trochę pietruszkę, nie pierwszej świeżości, ale to nic. Ona tylko do rosołu właśnie będzie. Niektóre warzywa też można przypiec, ale ja zauważyłam, że mam tendencję do przypiekania zbyt mocnego i potem one są zaprzypieczone. Dlatego tu mam pietruszkę, seler. Też muszę skroić, bo dawno... Ja zawsze rok... Przepis na... Nie będę tutaj wam podawała przepisu, możecie sobie zerknąć do moich starych filmów. Przepis jest nagrany, nie wiem, z rok temu, może i dłużej. Także możecie sobie tam zerknąć. Czekajcie, bo wy mnie w ogóle nie widzicie, ale może w sumie to lepiej, bo dzisiaj wyglądam po prostu jak... niezbyt ciekawie i tak też się czuję, ale chcę ogarnąć wszystko i mam taką cichą nadzieję, że może uda mi się, wiecie, zdrzemnąć jeszcze chwilę. Ale nie wiem, możliwe, że to marzenie ściętej głowy. I zobaczcie, znowu będą warzywa czekajcie, może dalej mam, ale to będziecie trochę mniej wiedzieć i trochę to, co robię. Będą warzywa, słuchajcie, do... Nie warzywa, tylko bierki do naszego kosza pokashi. Tylko zazwyczaj ja właśnie po każdym użyciu, po każdym wypełnieniu tego kosza, po prostu go myję i dezynfekuję. Czyli mam jeszcze w sumie jeden na balkonie, bo mam dwa na zmianę. Ale zazwyczaj powinno się czekać trochę, zanim on się tam zacznie kisić, bo to jest generalnie nic innego jak właśnie proces kiszenia w tych wszystkich obierek i resztek jedzenia. Między innymi ze względu na to, że dodaje się te otręby, ale stąd ten właśnie sok, właśnie tak jak w kiszonce, tak jak w ogórku kiszonym, tak jak w kiszonym kapuście. Sok jest bogaty w
składniki odżywcze i nim właśnie całe lato podlewałam też właśnie warzywa w ogrodzie, a też te w domu. Słuchajcie, dajcie mi znać też, czy wy chcecie oglądać takie filmy, gdzie ja długo gadam, czy wy wolicie może takie krótkie, raz, dwa, trzy, bo ja ostatnio się zorientowałam, że te moje vlogi mają po 20 minut. Ja nie jestem w stanie obejrzeć żadnego innego filmu vlogmasu w tym czasie teraz, bo sama je przygotowuję, a dajcie mi znać, czy wy macie czas, żeby je oglądać, czy przepraszam, jak tutaj jesteście, to wy macie czas. Ja was mogę tylko zapytać o długość trwania takiego filmu, czy ona wam jest optymalna, czy nie. Byłam, słuchajcie, też szybciutko na moich ulubionych matach. Kupiłam sobie takie rajstopy. Nie wiem, czy one się będą sprawdzać, bo już dzwoniłam do mamy, bo też to jest moja codzienna tradycja, dzwonić do mamy. I mówiłam, że mama mówi, Aga, oba one się, wiecie, z tyłka nie zsuwały, bo czasami takie, że takie, a wszystko ma takiego miśka, ale wam później pokażę, ale to jeszcze chcę pokazać w międzyczasie. Czekajcie, w której kolejności, bo okej. Okay. Żebym nie zapomniała. Kupiłam gwiazdę betlejemską, przepiękną. I zobaczcie, że tutaj jest napisane coś, o czym wcześniej nie wiedziałam. I pomyślałam, że może wam też powiem, że ona potrzebuje minimum 12 godzin ciemności w ciągu dnia, żeby zmienić się z zielonego na czerwone. I to dlatego ona właśnie tak pięknie wygląda w grudniu, kiedy jest po prostu ciemniej. Tyle lat żyję i nie wiedziałam o tym. Także możliwe, że wam też się ta informacja spodoba i to będzie taki, będzie wow, mind blown, ale przepiękna jest. Okej, okay, ja zaraz umyję te warzywa. Jeszcze mam pietruszkę, taka trochę zdechła, ale przecież tak, nikt tam na tą pietruszkę zdechłą w tym garnku patrzeć nie będzie. To też tutaj wrzucę, tak jak mówiłam, no taka już trochę nie pierwszej świeżości, ale to nic. I czosnek nasz z działki, też wam nie pokazałam, jak go przechowuję na działce. Znowu jesteście na półce u mnie, wykładam. No ta kosteczka nie mieści mi się w garnku. Niektóre te wolnowary są takie, wiecie, owalne, a mój jest, nie, bo mój jest okrągły, były namady te kostki. Tutaj właśnie to jest ta ze szpikiem. Okej. Też te soczki tutaj wleję. Marchewkę też przekroję na pół, bo ja z niej potem robię, dodaję też do, przepraszam, dodaję ją do gara, do słoików, potem jej dodaję, Boże, słuchajcie, brakuje mi słów, muszę was przesunąć i na razie już widzieliście. Tak jak mówię, nie będę wam pokazywać, jak się robi rosół, bo już taki film jest, także jak ktoś chce, to sobie zerknie, a ja na spokojnie kończę gotować. O, hello. Żeby się trochę lepiej czuć ze sobą, polowałam sobie rzęsy, bo bez rzęs to jest, słuchajcie, łyso. Muszę zrobić też hennę, bo jak zrobię hennę, to moje jasne właśnie rzęsy trochę lepiej wyglądają. W każdym razie posiedzę tutaj sobie, bo wstawię jeszcze pranie takie jaśniejsze. I coś jeszcze miałam wam powiedzieć takiego ważnego. Naprawdę obiecuję, że nie chciałam skłamać. Alka sweter z wczoraj, który w czekoladzie został wymazany. Tutaj mam. Aha, chyba chciałam pokazać wam, co kupiłam na Szmata. A jeszcze jest, słuchajcie, jeden kit. Nie powiedziałam wam o tym wczoraj, nie zdążyłam, nie wspomniałam o tym. Nikt tego nie mógł uwierzyć, słuchajcie, ale James jakoś tak się złożyło, że nie ma jeansów. Wyrósł nam strasznie ostatnio i on generalnie nie lubi jeansów i dlatego ja mu nie kupowałam, on woli takie spodnie typu chinos, ale generalnie chodzi zawsze w dresach. Ale zeszliśmy do tego teatru i mówiłam wam o tym też na Instagramie, że kilka tygodni temu James wystąpił w teatrze też, wziął udział w takim projekcie, który był organizowany przez studentów A-Levels z ogólniaka w okolicy i właśnie oni poprosili dzieciaki z ESX, czy nie chciałoby wziąć udział w tym projekcie. No i James tam był, w każdym razie trzeba było mieć czarne spodnie i po raz kolejny James też nie miał czarnych spodni, mówi do niego, ty nałóż moje dresy. No i nałożył i było na niego, taki, wiecie, to różniejsze, ale było okej. No i jak już pewnie domyślacie się, w którą stronę dążę, że wczoraj mówię, myślę sobie, kurczę, przecież ja mam jeszcze jakieś jeansy, których nie noszę, bo są na mnie
nie ten krój, o tak powiedzmy. Jeszcze za mały, tylko nie ten krój. I nałożył, słuchajcie, moje spodnie Lili, które tutaj właśnie patrzę, wrzucił. One nie są brudne. I one normalnie, widzieliście go w tym wczorajszym vlogu, on miał te spodnie na sobie i wyglądały naprawdę dobrze. I nie wiem, czy to Jamur ma, wiecie, zupełnie inny tyłek niż ja, ale to są te jeansy Lee, które... Ciekawy jestem, może zrobię taki test później, czy ja się w nie... One są takie, wiecie, stretch. Trochę są skinny, to on mówi, że to tak, ale u niego nie wyglądają, wiecie, nie są aż tak obcisłe na nodze. Tylko mówi, że mu się nie podoba, że tutaj przecierane są trochę, wiecie, że to jest ten kolor. Ale on normalnie wszedł w te jeansy i wyglądał naprawdę ładnie. Długość była też całkiem spoko, także ja nie mogę uwierzyć to, że mój prawie 11-latek, że ja z nim mogę ciuchy dzielić. A w ogóle jeszcze jeden, przecież też mam na sobie sweter, który ja cały czas noszę i też James nałożył go, kiedy mieliśmy sesję zdjęciową z Agatą kilka tygodni temu. Trochę jest przydługi na niego, ale wygląda dobrze, bo chcieliśmy się kolorystycznie razem ubrać. Także słuchajcie, tak to jest. Ja nie czuję się najlepiej, ja próbuję być uśmiechać do was, ale tak średnio na jeżdżę się czuję. I powiem wam, że właśnie mam taki mały, nie wiem co się dzieje naprawdę, bo mówię to kawa, że czuję się jakbym była pod wpływem czegokolwiek, a nie jestem. Bardzo dziwne uczucie, nienawidzę go. Ale co jeszcze chciałam wam pokazać, już wiem. Chciałam wam pokazać, co kupiłam dzisiaj. To są te rajstopy, o których wam mówiłam. Zobaczcie, nowiutkie, nowka sztuka, 3 funty, 2 funty zapłaciłam. I one są w środku z takim miskiem, z takim polarkiem. Misiek i polarek. Ale czy ja wam nie mówiłam już o tym przez moją mamę, że zastanawiam, ale możliwe, że miałam pokazać. Zobaczcie, jakie one mają ciekawy kolor. Dzięki, Alex. Że... Ej, to niby czarne, ale wyglądają jak takie cieliste, żeby może robić imitację skóry, nie wiem, nie wiem. I znalazłam jeszcze bardzo ładny sweterek marki Jigsaw, 4 funty, takie 100% wełny, pięknie wygląda, będzie ładnie wyglądał do moich jeansów, tylko teraz oczywiście też tego nie mogę uprać. I to tyle, słuchajcie. Dobra, lecę, bo już do was długo gadam. Nie wiem, czy później się jeszcze pojawię, mam nadzieję, że tak, ale mam zimne ręce. Jest ciepło, czy jest ciepło w domu, a mi jest po prostu zimno. Zrobię sobie herbatę i chyba poleżę trochę, żeby wyzdrowieć. I just tricked Mamatron. Oh my god, dostałam właśnie feedback z mojej prezentacji, którą mówiłam wam, przygotowałam. I mówię do Gawa, że ja się nie wiem, czy jestem gotowa na to, żeby to przeczytać. Dałam jemu. I on zaczął się ze mnie śmiać, słuchajcie. What did you just say that? I taką zrobić, wiecie, zrobił minę taką. A ja się cała trzęsę dosłownie teraz. What did you say? This is overall feedback. This is an excellent presentation demonstrating clear organization and coherence. The visual, it's really badly. Visual impact that clearly enhances the work. You set out the relevant and focused objective that you address comprehensively throughout. Mommy's making food. Yes, potato and leek soup. Where are we going, Alex? Football! Football time. Alexander? Gaff wants to show you something. He wanted to show you something. No, I just thought there'd be a nice thing to, you know, because you're girls and you'll get, okay. You get cold, right? So he bought, we watched videos on YouTube. A to jest, słuchajcie, ogrzewacz do rąk, okej? Okay? Tutaj się włącza. Ładuje się. I dosłownie w przeciągu kilku sekund, I can feel it, it's like a dream, it will work like a dream. I wstawiacie, wiecie, albo do, albo do kieszeni, albo do, I can feel it. Gaw kupił 2. I bought this one as well for Alex. A ten wyobraźcie sobie, Alex, ma jeszcze alarm. We can try it today, it's colder. Ma alarm, ma latarkę i po prostu, wiecie, możecie sobie wsadzić do kieszeni i jest wam cieplutko w dłonie. Excuse this mess. Oh my god, it's heaven. It's even worse behind me. Heaven. Heaven in a pot. I think we searched the other day, didn't we, after football on Saturday? Yes, I mentioned it yesterday to people. Alex is... Look, it's like a... doesn't want like to be... And look, you can... well, it's a magnet. You can keep them on your fridge door. I think you can use them as a power bank as well, right? I'm not sure, but we will test it out. You will test it out. I'll test it out because it's freezing at football. Okay. How do you feel? Good. Let's go this way. Gloves. Yeah? I've been wanting them for ages. And he had them in the bag. We had them all along and I drove all the way to put it in the bag. Alright. We've got a pack of stuff. You want all the stuff in there? Okay, that. We need our waterproof stuff.
Yeah, leave that there. Put your hat on, this one. My God, you guys come home and it's like throw everything everywhere. We're asking to make a TikTok video. Mm-hmm, bro. Let me see yourself. There you go. Representing. Let's call it a goal today. Yeah. It's only training today. Okay. Looks like no one's there yet. You gonna train hard today? Yeah. I'm gonna stand on the side and freeze. This place has got its own microclimate. It's freezing. Even if it's sunny. What are you guys training hard? He's gone. Fell down this last week. The longer you guys take to clear up and... See you later, Max. Okay. Bye, Max. Alex, don't go that way. Guess what Daddy did again? Bye, everybody. Look. Fell on your back. Look. Uh-oh. Oh. Stacked it again. Can you see that? I'm gonna petition for some stairs here. That was... I'll help. No, I'm gonna go this way. I'm gonna go through this thing. How was training? Good. Come up this way, Alex. Come this way. Through the bush. You're like a little mountain goat. Alex, don't do that. You're gonna fall over. Isn't it right? Alex, how'd you get on with training? Excellent. Calm down. Just done 2 hours of football training and he's still running like a maniac. Okay. Looks like it smells nice in here. Mom, don't look. Mom, don't look at Dad's trousers. Alex, look at this. Daddy fell again. No. Is he okay? Yes, he's okay. That's a hazard, that way.